Czy wiecie, skąd biorą się choroby? Nie mam tutaj na myśli tylko had, ale w ogóle choroby. Otóż wszystkie choroby mają podłoże psychosomatyczne. Czyli o ich wystąpieniu de facto decyduje w dużym stopniu nasza podświadomość. Oczywiście świadomość nie ma pojęcia, co robi podświadomość, w związku z czym nie jesteśmy w stanie tak sobie po prostu sterować pewnymi rzeczami, bo gdybyśmy byli w stanie, to nasz mózg z pewnością zareagowałby na to, że na przykład w naszym ciele tworzą się komórki nowotworowe, albo zaczynają pojawiać się epizody manii albo depresji, bo ewentualnie hormony nam się rozregulowują. No ale tak dobrze nie ma. Mózg co prawda ma na to wszystko wpływ, natomiast my nie posiadamy możliwości sterowania tym jakby z poziomu świadomości. Dzieje się to wszystko w poziomie podświadomym. Nasza podświadomość, poza tym, że taki startowy pakiet danych otrzymuje od matki natury, to później rozwija go sobie w okresie naszego dzieciństwa. No i na przykład może sobie wyhodować podświadomość taki schemacik, że powiedzmy, jeśli w dzieciństwie rodzice nie mieli dla nas specjalnie czasu, i byli zapracowani, mieli swoje sprawy, no wiecie, jak to w zwykłej rodzinie. Nie mówimy już w tym momencie opcji, że ktoś miał pato w domu, tak? To mogło być tak, że w momencie, kiedy na przykład zachorowaliśmy, rodzice zajmowali się nami bardziej. No bo siłą rzeczy, no chore dziecko. Trzeba posiedzieć, trzeba przypilnować, trzeba zrobić jedzonko, bo lekarz powiedział, woda antybiotyku itp. itd. I podświadomość sobie skojarzyła, raz, drugi, trzeci, że za każdym razem, kiedy jesteśmy chorzy, rodzice się nami zajmują. I nawet tak naprawdę, jakbyśmy wcześniej niegrzeczni albo narozrabialiśmy, jeżeli dostajemy gorączki, to na przykład rodzice od razu pasują, mówią, o Jezu, znają moje biedne, chore dziecko, tak? Tak samo jak część dzieci wykształca sobie taki odruch, a jeśli rodzice im na to pozwolą, że na przykład ja chcę tę zabawkę, chcę tę zabawkę, chcę tę zabawkę. I jak rodzic mówi nie, to na przykład rzucają się na podłogę i warą pięściami. Jeżeli rodzic ulega, no to dziecko mówi, aha, dobrze, no to znaczy, że jeśli tak będę się zachowywał, to dostanę to i to. I będzie później się cały czas zachowywał tak odruchowo. W przypadku choroby jest tak samo. Więc jeśli tak naprawdę, dodajmy jeszcze, że gorączki można dostać na tle nerwowym, ja tak często mam. Więc jeśli na przykład zdarzy się jakaś sytuacja, zdarzała się, że w szkole coś poszło nie tak, albo rodzice byli zdenerwowani, to jakby automatycznie cyk od razu pojawiała się gorączka i dziecko, no tak, chore. Poza tym to go zwalniało jakby, w tym wypadku dziecko zwalniało z na przykład przykrego obowiązku pójścia do szkoły. Można było czegoś uniknąć. I czasami stres był tak silny, że tak naprawdę przed jakąś ważną klasówką dostawaliśmy biegunki albo gorączki tak po prostu sami z siebie. To przecież nie da się tego wyczarować metodą mentalną typu, teraz chcę mieć gorączkę. No i niestety ten mechanizm działa cały czas. Jeżeli nam się raz wytworzył, to uciekamy w chorobę. Uciekamy z poczucia, że jeśli będziemy chorzy, to dostaniemy uwagę innych, poświęcenie i co za tym idzie, namiastkę miłości i poczucia bezpieczeństwa, które są jakby fundamentalnymi wartościami, które dla większości ludzi jakby stanowią podstawę w ogóle egzystencji ich jako całości, w ogóle tak stawiam o integralności ich jako istoty, tak mówiąc górnolotnie. Czyli najprościej. Choroba znaczy uwaga. Fakt, choroba znaczy też bardzo wiele przykrych rzeczy, zarówno na planie fizycznym, jak i psychicznym. Ale jak już powiedziałam, my tego nie robimy świadomie, bo przecież świadomie nigdy się nie wpędzał w chorobę. Ale dla podświadomości ważniejszą rzeczą jest to, żeby uzyskać poczucie bezpieczeństwa i choćby złudne poczucie bycia kochanym. W związku z tym również bycia usprawiedliwionym. I tak na przykład w przypadku choroby takiej jak had. Jeśli jesteś chory, to jesteś po prostu chory. Natomiast w innym przypadku, jeśli na przykład za przeproszeniem opierdalasz się, nie możesz utrzymać pracy, bo co chwilę cię z tej pracy wyrzucają, bo bierzesz zwolnienia.
albo łamiesz zasady BHP, albo robisz inne dziwne rzeczy, jak masz odpał. Jeśli nie sprzątasz w domu, nie gotujesz, wszystko olewasz, podłoga się klei, dzieci niezadbane i te sprawy. Jeżeli usiłujesz spieniężyć nagle majątek i wyjechać do pustelni albo na wycieczkę dookoła świata, zaczynasz bawić się w hazard, namiętnie pijesz, rozwalasz pół mieszkania, ewentualnie zdradzasz żonę czy męża, to normalnie ponosi się po prostu za to odpowiedzialność. A w tym wypadku jesteś po prostu chory. Jesteś bezpieczny, jesteś chroniony. Dodajmy, że jest to bardziej skomplikowany mechanizm, bo najczęściej tutaj są one połączone. Robisz te wszystkie złe rzeczy, dlatego że podświadomie chcesz zostać odrzucony, ponieważ masz poczucie, że nie zasługujesz na dobro. Gdzieś w tobie musiało się w dzieciństwie wykształcić poczucie, że nie zasługujesz, nie jesteś wystarczająco dobry, żeby cię kochać. U mnie na przykład wygląda to tak, że przeginam po całości, jestem w sensie już taka zła, najgorsza, najgorsza, ponieważ chcę sprawdzić, kto przy mnie zostanie. Odkryłam w którymś momencie w sobie ten mechanizm, że w sensie pokochaj mnie, mimo że będę najgorsza. Jeśli wtedy przy mnie zostaniesz, znaczy, że naprawdę mnie kochasz, bo to przecież nie sztuka kochać kogoś, kto jest dobry i fajny, tak? Więc naprawdę potrafiłam w życiu strasznie ranić ludzi tylko po to, żeby się przekonać, że oni naprawdę przy mnie zostaną mimo tego wszystkiego. To było podłe. Ale to była moja jakby wyższa potrzeba. Nie do końca sobie zdawałam sprawę z tego, jakby co tak naprawdę robię emocjonalnie. Także robimy złe rzeczy, bo czasami nie tylko chcemy na przykład sprawdzić tak jak ja, ale czasami chcemy po prostu zostać odrzuceni, bo uważamy, że na kogoś nie zasługujemy. Jeśli chodzi o depresję, to w ogóle mamy poczucie, że nie zasługujemy, więc się wycofujemy ze wszystkiego, bo jesteśmy do niczego i lepiej, gdyby nas nie było. Więc z poczucia tego zła, tego niezasługiwania, tego niedostawania miłości, tak naprawdę uciekamy w chorobę, bo nasz wewnętrzny mechanizm mówi, że jednak wtedy dostaniemy tą uwagę, dostaniemy tą miłość. Bo nawet jeśli część osób nas odrzuci, bo nadal nie uznaje takiej choroby za chorobę i powie, o Jezus, tak naprawdę udajesz, tudzież renisz się, tudzież no w ogóle wiecie jak to działa. Wszystko razem. Krótko mówiąc, jesteś BFA fuj. To i tak wtedy możemy wewnętrznie się bronić tym, że jesteśmy ofiarami ich niezrozumienia. A bycie ofiarą nie jest najgorszą rzeczą, bo bycie ofiarą budzi litość. I znowu, może powodować to, że dostaniemy uwagę, miłość i w jakiś sposób będzie to kompensacją poczucia bezpieczeństwa, którego nie dostaliśmy kiedyś, że tak powiem, nie wyssaliśmy z mlekiem matki. Tak więc w tym wypadku myślę, że bardzo pomóc może psychoterapia. Dlatego, że jeżeli nie zmienimy tego mechanizmu w nas, zarówno tego autodestrukcyjnego, który tak naprawdę mówi, że nie zasługujemy, nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, ale który w sumie tak naprawdę bardzo tak generycznie, ukorzeni, jakbyśmy w to wniknęli, dąży za wszelką cenę do tego, żebyśmy otrzymali tą miłość i poczucie bezpieczeństwa, choćby naprawdę w bardzo okrutny sposób po drodze, bo cel uświęca środki, to jeżeli tego nie zmienimy w sobie w jakiś sposób, nie dojdziemy do tego, to nie jesteśmy w stanie pozbyć się żadnego schorzenia. Mówi się, że Hades nieuleczalny. Tak, myślę, że tak jest, jeżeli chodzi o farmakologię, ponieważ ona nas tylko zagłusza. I problem polega na tym, że mam wrażenie, że to jest takie cały czas zamiatanie pod dywan, bo dostajemy leki, więc objawy się uspokajają. Jak się uspokajają objawy, to czujemy mniejszą potrzebę pracowania nad sobą, żeby to przepracować. Więc całe życie nigdy tego nie przepracowujemy, dlatego ta choroba nie jest w stanie jakby od nas odejść. Bo cały czas coś nam zakrywa, coś nam tak naprawdę kompensuje, nawet jeśli nie chcemy się z tym pogodzić, nie chcemy zdać sobie z tego sprawy. I oczywiście należy tutaj dodać, że jakkolwiek psychoterapia jest bardzo potrzebna, to pamiętajcie, że psychoterapeuta nie jest czarodziejem, który zrobi, prawda, czary mary i wszystko sobie zniknie, tylko to musicie jakby pobyć ze sobą, przepracować pewne rzeczy, jeżeli wam zależy oczywiście na tym, zagłębić się w siebie,
kiedy nie macie bardzo złego momentu i jesteście w stanie popracować tak, żeby nie zdołować się bardziej. Mi na przykład bardzo dużo pomaga literatura przedmiotowa. Teraz właśnie jestem na etapie czytania bardzo fajnej książki, która jakkolwiek nie jest bardzo odkrywcza, ale w taki fajny sposób ubiera w słowa to, o czym już wielokrotnie myślałam. I jak tylko ją skończę i będę już miała jakieś takie podsumowujące wnioski, na pewno chętnie się z Wami również tym podzielę. I póki co to by było na tyle, także trzymajcie się, pa!